Robert MacFarlane. Góry. Stan umysłu. Tłumaczenie Jacek Konieczny. Czyta Filip Kosior. Och, umysł. W umyśle to są góry. Gerard Manley Hopkins. Około 1880. Rozdział pierwszy. Opętanie. Rozmyślałem o niepohamowanej namiętności, która popychała ludzi do podejmowania karkołomnych wspinaczek. Żaden przykład ich nie zniechęci. Szczyt potrafi odznaczać się taką samą nieodpartą siłą przyciągania, jak głębina. Teofil Gautier, 1868. Miałem 12 lat, kiedy w położonym w górach Szkocji domu dziadków natknąłem się po raz pierwszy na jedną z najbardziej poruszających opowieści o wspinaczce – The Fight for Everest. Relacje z brytyjskiej wyprawy z 1924 roku, w czasie której George Mallory i Andrew Irwin zaginęli niedaleko wierzchołka najwyższej góry świata. U dziadków mieszkaliśmy przez całe lato. Mój brat i ja mogliśmy zaglądać wszędzie, z wyjątkiem pokoju na końcu korytarza, gdzie mieścił się gabinet dziadka. Bawiliśmy się w chowanego, a ja często wybierałem na kryjówkę dużą szafę w naszej sypialni. Pachniało w niej kamforą. A na dnie zalegały stosy butów, przez które trudno było dłużej tam ustać. W szafie wisiało też futro dziadka w przezroczystym plastikowym pokrowcu, który miał je chronić przed molami. Kiedy odruchowo wyciągnęło się dłoń, żeby dotknąć miękkiego włosia, zamiast niego czuło się gładką powierzchnię plastiku. Najciekawszym pomieszczeniem w domu była oranżeria, którą dziadkowie nazywali słonecznym pokojem. Posadzkę ułożono tam z płaskich kamieni, nieodmiennie zimnych. Dwie ściany były całkowicie przeszklone. Na jednym z okien wisiał wycięty z kartonu sokół. Miał odstraszać małe ptaki, jednak one i tak co rusz wpadały na okna i ginęły, biorąc szybę za powietrze. Nawet w lecie wnętrze domu wypełniało rześkie, przesycone zapachem minerałów powietrze typowe dla szkockich gór, a wszystkie powierzchnie były chłodne w dotyku. Do obiadu wyjmowano z kredensu masywne, lodowate sztućce. Gdy leżałem już w łóżku. Naciągałem kołdrę na głowę, żeby odgrodzić się od chłodu. Potem oddychałem głęboko, dopóki nie ogrzałem pościeli. Cały dom wypełniały książki. Dziadek nie próbował ich porządkować. Zdarzało się więc, że obok siebie stały bardzo różne pozycje. Komiks Mr. Grabtree Goes Fishing, hobbit i zbiuro powiadań kryminalnych dzieliły małą półkę wiadalni z oprawionymi w skórę tomami systemu logiki dedukcyjnej i indukcyjnej J.S. Milla. Było tam też kilka książek o tematyce rosyjskiej, których tytułów nie potrafiłem wtedy jeszcze w pełni zrozumieć, a także kilkadziesiąt pozycji poświęconych wyprawom badawczym i wspinaczce. Pewnej nocy, nie mogąc zasnąć, zszedłem na dół po coś do czytania. Pod jedną ze ścian korytarza piętrzył się stos książek. Niemal na chybił trafił, wziąłem ze środka, jakbym wyjmował cegłę ze ściany duże, zielone tomiszcze i poszedłem z nim do słonecznego pokoju. Księżyc świecił jasno, a ja usiadłem na jednym z szerokich kamiennych parapetów i zacząłem czytać The Fight for Everest. Niektóre szczegóły tej wyprawy znałem z opowieści dziadka, ale książka z długimi opisami, 24 czarno-białymi fotografiami i rozkładaną mapą zawierającą znajomo brzmiące nazwy: lodowiec Rongbuk Wschodni, obóz w przełęcz Lakpa, podziałała na moją wyobraźnię o wiele bardziej. Pod wpływem lektury opuściłem ciało i przeniosłem się w Himalaje. Przed oczami przelatywały mi kolejne obrazy. Widziałem kamieniste równiny Tybetu rozciągające się ku wypiętrzonym w oddali białym szczytom. Everest przypominający czarną piramidę. Butle z tlenem, które wspinacze nieśli na plecach i które upodabniały ich do nurków. Potężne lodowe ściany przełęczy północnej, które wspinacze pokonywali za pomocą linii drabin niczym średniowieczni wojownicy oblegający mury miasta. Wreszcie czarną literę T. Ułożoną ze śpiworów na śniegu w obozie szóstym, informującą osoby z niższych obozów obserwujące górę przez lunetę, że Malory i Irwin zaginęli. Moją fascynację wzbudził szczególnie jeden z rozdziałów. Był to sporządzony przez Noela Odela, geologa wyprawy, opis chwili, kiedy po raz ostatni widziano Malorego i Irwina. Chmury nade mną niespodziewanie się rozstąpiły i zobaczyłem całą granio oraz wierzchołek Everestu. Na zaśnieżonym zboczu prowadzącym, jak mi się wydawało, do ostatniego uskoku przed piramidą szczytową, zauważyłem maleńki punkcik zbliżający się do uskoku. Za nim podążał drugi. Pierwszy wspiął się tymczasem na szczyt uskoku. Kiedy tak stałem, przyglądając się uważnie tej pełnej dramatyzmu scenie, widok przesłoniły chmury. Czytałem ten ustęp raz za razem i niczego nie pragnąłem bardziej niż być jednym z tych dwóch punkcików walczących o przetrwanie w rozrzedzonym powietrzu. To wystarczyło. Złapałem bakcyla. Podczas jednego z tych seryjnych zachłyśnięć się książkami, jakie możliwe są tylko w wypełnionym nieprzebranymi połaciami wolnego czasu dzieciństwie, przetrząsnąłem gruntownie bibliotekę dziadka i do końca lata przeczytałem stuzin najsłynniejszych relacji z wypraw, na górskie szczyty i na bieguny, Między innymi na Krańcu Świata, Absleja Czerego Gerarda, opowieść o wyprawie na biegun południowy, zdobycie Mondeverestu Johna Hunta i krwawą relację Edwarda Wimpera zatytułowaną Zdobycie Matterhornu. Dziecięca wyobraźnia odznacza się większą ufnością w prawdziwość opowieści od wyobraźni osoby dorosłej. Młody czytelnik łatwiej uwierzy, że wydarzenia rozegrały się w taki sposób, w jaki zostały przedstawione. Potrafi również znaleźć w sobie większe pokłady empatii więc w czasie lektury przeżywałem wszystko razem z odkrywcami i poprzez nich. Spędzałem z nimi wieczory w namiotach, rozmrażając pemikan na piecyku opalanym foczym tłuszczem, podczas gdy na zewnątrz świszczał wiatr. Przemierzałem saniami głębokie do pasa polarne śniegi. Przejeżdżałem przez zastrugi, zsuwałem się żlebami, wspinałem na skalne żebra i wędrowałem graniami. Z górskich szczytów oglądałem świat, jakby rozciągała się przede mną mapa. Z dziesięć razy o mały włos nie zginąłem. Fascynowały mnie trudy, z jakimi mierzyli się i jakie znosili ci mężczyźni, bo byli to niemal wyłącznie mężczyźni. Na biegunach panowały temperatury tak niskie, że potrafiły zamrozić na kość brędy w butelce. Języki przymarzały psom do sierści, kiedy próbowały ją polizać, a mężczyznom brody do kurtek, jeżeli opuścili głowę. Wełniane okrycia robiły się sztywne jak blacha i trzeba było walić w nie młotkami, żeby się odgieły. Wieczorami badacze wwiercali się z mozołem cal po calu w śpiwory ze skóry reniferów. Lodowe pochwy zesztywniały od mrozu. W górach natrafiali na nawisy przypominające poziome fale. Walczyli z nadchodzącymi ukradkiem atakami choroby wysokościowej, a także z lawinami i śnieżycami, które w jednej sekundzie przesłaniały cały świat bielą. Pomijając udane wejście Hilarego i Tenzinga na Everest w 1953 roku oraz uratowanie całej załogi przez Ernesta Shackletona w 1916, dzięki cudownym zdolnościom nawigacyjnym Rosleja, łódce James Curt, która przepłynęła po idealnie prostej linii 800 mil przez sztormowy Ocean Południowy i temu, że Shackleton zachował niewzruszony spokój, mimo że na północ od niego Europa pękała niczym drwująca kra, Niemal wszystkie opowieści kończyły się śmiercią lub jakiegoś rodzaju okaleczeniem. Podobały mi się te makabryczne szczegóły. W niektórych podbiegunowych opowieściach niemal na każdej stronie dochodziło do utraty członka załogi albo jakiejś części ciała. Czasami członek załogi oznaczał część ciała. Spustoszenie w szeregach odkrywców szerzył szkorbut, który tak bardzo osłabiał ciało, że odpadało od kości jak namoknięty herbatnik. Jeden z opisywanych mężczyzn zapadł na tak ciężką postać tej choroby, że krew sączyła mu się z wszystkich porów skóry. Na moją wyobraźnię działało również umiejscowienie tych opowieści, sceneria, w której się rozgrywały. Pociągała mnie posępność obszarów, w które docierali odkrywcy, jałowość górskiego i polarnego krajobrazu z surową, manichejską kolorystyką czerni i bieli. W tych opowieściach spolaryzowaniu ulegały również ludzkie wartości. Odwaga i tchórzostwo, odpoczynek i wysiłek, zagrożenie i bezpieczeństwo, dobro i zło. Bezlitosna natura dzieliła wszystko na proste przeciwieństwa. Marzyło mi się, żeby i moje życie było równie wyraźnie zarysowane, równie proste w swych hierarchiach. Pokochałem odkrywców badaczy biegunów z ich saniami, pieśniami i szczególnym umiłowaniem pingwinów, wspinaczy z ich fajkami, niefrasobliwością i nieprawdopodobną kondycją. Uwielbiałem to, że ich szorstki wygląd, niezniszczalne twidowe bryczesy, pokaźne bokobrody i wąsiska, jedwab i niedźwiedzi tłuszcz, które chroniły ich przed mrozem, w ogóle nie pasowały do ich subtelnej wrażliwości na piękno krajobrazu. Do tego dochodziło połączenie arystokratycznej wybredności, np. 60 puszek przepiórki w foie muchy i szampan marki Montebello, które zabrali ze sobą uczestnicy wyprawy na Mont Everest z 1924 roku, z niesamowitą wytrzymałością. Oraz pogodzenie się przez nich z tym, że gwałtowna śmierć była, jeśli nieprawdopodobna, to z całą pewnością możliwa. Wydawali mi się wtedy modelowymi podróżnikami, niewzruszonymi w obliczu trudności i skromnymi z natury. Pragnąłem być taki jak oni. Szczególnie zazdrościłem odporności małemu Berdiemu Bowersowi. W prawej ręce Scotta, który w czasie rejsu na południe na żaglowcu Terranowa codziennie rano mył się na pokładzie w wiaderku morskiej wody i potrafił spać. Tak, spać! W temperaturach dochodzących do minus 30 stopni Celsjusza. Najbardziej wszakże fascynowali mnie ci, którzy próbowali się wspiąć na wysokie szczyty najwyższych górskich pasmazji. Wielu zginęło. Nauczyłem się na pamięć tego apelu poległych: Malory i Irwin na Everestie. Mamery na Nanga Parbat, Donkin i Fox na kosztantału. Lista ciągnęła się bez końca ku mniej znanym nazwiskom. Relacje z górskich wypraw działały na moją wyobraźnię równie mocno jak te z wypraw na bieguny. Piękno i surowość krajobrazu, bezkres przestrzeni, całkowita niepraktyczność tych wysiłków. Treże miejsce szerokości geograficznych zajmowały wysokości nad poziomem morza. Ludzie ci niewątpliwie nie byli bez wad. Ciążyły na nich grzechy ich epoki. Rasizm, seksizm i nieustępliwy snobizm. Odwaga mieszała się z wyraźnym egoizmem. Wtedy jednak tego nie dostrzegałem. Widziałem tylko nieprawdopodobnie śmiałych ludzi, zapuszczających się w jaskrawe światło nieznanego. Książką, która bez wątpienia zrobiła na mnie największe wrażenie, była Anna Purna Morisa Herzoga, podyktowana przez niego w 1951 roku, gdy leżał na szpitalnym łóżku. Nie mógł spisać tej relacji sam, ponieważ stracił wszystkie palce. Hercog był kierownikiem wyprawy francuskich wspinaczy, którzy wiosną 1950 roku przybyli do Nepalu, aby jako pierwszy zespół zdobyć jeden z czternastu ośmiotysięczników. Po uciążliwych, trwających miesiąc rekonesansach, w obliczu zbliżającej się coraz szybciej pory deszczowej, Francuzi zapuścili się w pasmo Annapurny, odległy świat lodu i skał, odgrodzony pierścieniem najwyższych gór na ziemi. Hercog pisał. Żaden człowiek nie oglądał nigdy otaczających nas szczytów. Żadne zwierzę, żadna roślina nie mają prawa obywatelstwa w tych stronach. Podczas czystego poranka ten brak wszelkiego życia, to ubóstwo przyrody dodają nam tylko sił wewnętrznych. Któż zrozumie zapał, jaki czerpiemy z tej nicości, skoro ludzie podziwiają przyrodę bogatą i szczodrą? Zespół posuwał się powoli, zakładając coraz wyżej kolejne obozy. Wysokość, straszliwe mrozy i zmęczenie zaczęły zbierać żniwo. Choć hercog słabu, coraz bardziej umacniał się w przekonaniu, że zdobycie szczytu jest w zasięgu możliwości zespołu. Wreszcie 3 czerwca, w towarzystwie Luisa Lachenala opuścił najwyższy piąty obóz, i obaj podjęli próbę zdobycia Anna Purny. Ostatnia część wyprawy wiązała się z koniecznością wejścia po długim, zakrzywionym lodowcu, przez zespół nazwanym sierpem a potem wspięcia się na stromy pas skalny, który zagradzał drogę na szczyt. Poza tym odcinkiem droga nie przedstawiała poważniejszych trudności technicznych. Dlatego Lachenal i Herzog zostawili linę w obozie, aby zmniejszyć wagę plecaków. Z obozu piątego wychodzili w idealnych warunkach atmosferycznych. Niebo było całkowicie bezchmurne, co jednak oznaczało spadek temperatury. Powietrze było tak zimne, że obaj wspinacze czuli, jak w miarę wspinaczki stopy zamarzają im w butach. Dość szybko stało się jasne, że jeśli nie zawrócą, ryzykują poważnymi odmrożeniami. Szli dalej. Hercog opisuje, że coraz mniej kontrolował, co się z nim dzieje. Przejrzystość rozrzedzonego powietrza, krystaliczne piękno gór i osobliwa bezbolesność odmrożeń wprawiły go w odrętwienie, co sprawiło, że nie zwracał uwagi na swój pogarszający się stan. Odczuwam obecność mojego towarzysza i otaczający mnie świat w jakiś nierealny sposób. Śmieje się w głębi ducha z naszych mizernych wysiłków. Lecz wysiłek znikł, jak gdyby nie istniała już grawitacja. Ten przejrzysty krajobraz to nie są moje góry. To góry moich snów. Nadal jak w transie, nadal niewrażliwi na ból, Hercog i Lachanal pokonali ostatni pas skał i znaleźli się na szczycie. tu tupie nogami. Marznie. Ja też, ale nie zwracam na to uwagi. Najwyższy szczyt, jaki dotąd został zdobyty, znajduje się pod naszymi stopami. Defilują mi w pamięci nasi poprzednicy w tych wysokich górach Mamery, Mallory i Irwin Bauer, Welsenbach, Tillman, Shipton Ilu z nich zginęło, ilu znalazło tutaj koniec, który dla nich był najpiękniejszy Czuję, że kres jest bliski Ale takiego kresu pragną wszyscy alpiniści, gdyż zgodny jest z ich pasją Jestem wdzięczny górom, że są dziś dla mnie tak piękne Ich cisza wzrusza mnie jak cisza kościoła nie cierpię wcale i nie czuję żadnego lęku. Cierpienie i lęk przyszły później. Gdy schodzili ze skalnego pasa, Hercog upuścił rękawice, a po dotarciu do obozu czwartego ledwie trzymał się na nogach. Miał poważnie odmrożone dłonie i stopy. Podczas rozpaczliwego odwrotu do bazy upadł na stromym stoku i złamał kilka kości w i tak już uszkodzonej stopie. Kiedy musiał opuścić się na linię, ta odrywała mu z dłoni długie płaty mięsa. Gdy teren zrobił się mniej stromy, Hercoga można było nieść. Najpierw na barana, potem w koszu, na saniach, wreszcie na noszach. Stopy i dłonie miało winięte materiałem i folią, żeby zapobiec dalszym urazom. Każdego wieczoru, kiedy uczestnicy docierali do kolejnego obozu, udo lekarz wyprawy. Wstrzykiwał mu nowokainę, spartokamforę i penicylinę do tętnic udowych i ramiennych, wprowadzając długą igłę przez lewą i prawą pachwinę oraz na zgięciu łokci. Co bolało tak bardzo, że Hercog błagał o śmierć. Kiedy uczestnicy zeszli z góry, jego stopy zbrązowiały i zczerniały, a zanim dotarli do Gorak-pur, mu amputować niemal wszystkie palce u nóg i rąk. Tamtego lata przeczytałem man trzy razy. Nie miałem wątpliwości, że Hercog dokonał słusznego wyboru, idąc na szczyt, mimo iż w rezultacie zapłacił za to uszczerbkiem na zdrowiu. Czymże są? Uważaliśmy obaj, palce u dłoni w porównaniu z doświadczeniem stania na tych kilku metrach kwadratowych zaśnieżonego wierzchołka. Byłoby warto nawet, gdyby zginął. Właśnie taką naukę wyniosłem z książki Hercoga. Najwspanialszy koniec może spotkać człowieka na górskim szczycie. Od śmierci w Dolinach uchroń mnie Panie. Dwanaście lat po pierwszej lekturze Anna Purny, dwanaście lat w czasie których większość wakacji spędzałem w górach, natknąłem się na inny egzemplarz, przesuwając palcami po grzbietach książek w antykwariacie gdzieś w Szkocji. Tamtego wieczoru siedziałem do późna, czytając ją znowu i po raz kolejny uległem jej czarowi. Niedługo potem znalazłem połączenie lotnicze i partnera wspinaczkowego, przyjaciela z wojska, Tobiego Tila, z którym wybrałem się na tydzień w Alpy. Do Cermat przybyliśmy na początku czerwca w nadziei, że zdążymy wspiąć się na Matterhorn, zanim zaczną oblegać go tłumy wakacyjnych wspinaczy. Góry jednak wciąż pokrywał gruby pancerz lodu, zbyt niebezpieczna, abyśmy mogli podjąć próbę zdobycia szczytu. Pojechaliśmy zatem do sąsiedniej doliny, w której odwilż rzekomo nadeszła nieco wcześniej. Zamierzaliśmy przenocować wysoko w górach, a rano wejść na Lagimhorn, łatwą południowo-wschodnią granią. Przeszło mi przez myśl, że mający 4010 metrów laginhorn jest niższy od anna purny niemal dokładnie o połowę. Tamtej nocy padał śnieg, a ja leżałem wsłuchując się w odgłos dużych płatków śniegu, lądujących na tropiku naszego namiotu. Przybierały na materiale postać ciemnych kontynentów. W końcu taka zaspa robiła się zbyt ciężka i z delikatnym świstem zsuwała się na ziemię. Późno w nocy śnieg przestał padać. Lecz kiedy o szóstej rano rozsunęliśmy zamek namiotu, przez chmury sączyło się złowieszcze, żółtawe światło, zwiastujące kolejną śnieżycę. Z niepokojem wyruszyliśmy w stronę grani. Kiedy na nią weszliśmy, okazała się trudniejsza niż wydawało się z dołu. Utrudnieniem był stary, zgniły śnieg, tworzący czapę o głębokości ponad metra, pokryty piętnastoma centymetrami świeżego, niezwiązanego i lepkiego. Mokry śnieg jest ziarnisty jak cukier albo przybiera postać skrzypiącej pod nogami struktury złożonej z dłuższych, cieńszych kryształków, pustych w środku i niepołączonych ze sobą. Tak czy inaczej, jest niestabilny. Zamiast stawiać pewne kroki na skalę, brnęliśmy przez śnieg, nie mając pewności, czy pod spodem znajduje się skała czy powietrze. Na grani nie było wydeptanej ścieżki, która mogłaby nas poprowadzić. Najwyraźniej od poprzedniego lata nikt tamtędy nie szedł. Poza tym było zimno, piekielnie zimno. Ciekło mi z nosa. Wydzielina zamarzała mi na twarzy w grubych stróżkach. Pod wpływem wiatru zacząłem łzawić. W prawym oku rzęsy przymarzły do siebie. Musiałem je rozdzielić, odciągając powieki. Po dwóch godzinach mozołu zbliżaliśmy się do szczytu, ale grań zaczęła robić się bardziej stroma, więc posuwaliśmy się jeszcze wolniej. Czułem jak mróz wnika do wnętrza mojego ciała. Również mój umysł zdawał się pracować wolniej, bardziej bełkotliwie, zupełnie jakby procesy myślowe zastygły w niskiej temperaturze, jakby zrobiły się od niej kleiste. Oczywiście mogliśmy zawrócić. Szliśmy jednak dalej. Ostatnich pięćdziesiąt metrów przed szczytem było bardzo stromych. Brnęliśmy przez stary, niestabilny śnieg. Zatrzymałem się, żeby ocenić sytuację. Wyglądało na to, że góra w każdej chwili może wstrząsnąć z siebie za jednym zamachem cały śnieg, jakby zrzucała płaszcz. Raz po raz obok mnie schodziły małe lawiny. Usłyszałem stukot kamieni toczących się wschodnią ścianą. Stałem w śniegu, wbiwszy w niego czubki butów. Zbocze wznosiło się tuż przed moją twarzą. Odchyliłem głowę i spojrzałem w niebo. Nad szczytem przepływały chmury. Przez moment miałem wrażenie, jakby góra powoli się na mnie przewracała. Odwróciłem się i zawołałem do znajdującego się sześć metrów niżej Tobiego: Idziemy dalej? Kiepsko to wygląda! Na moje oko w każdej chwili może stąd zjechać duża ilość śniegu. Poniżej Tobiego zbocze zwężało się w rynnę, która miała wylot nad urwiskiem południowej ściany. Gdybym się poślizgnął albo gdyby zarwał się podobną śnieg, ześlizgnąłbym się obok Tobiego, porwałbym go ze sobą, po czym obaj zlecielibyśmy kilkadziesiąt metrów w stronę lodowca. Pewnie, że idziemy, Rob. Pewnie, że idziemy, zawołał Tobi. Dobra. Miałem tylko jeden czekan. Tymczasem stok był na tyle stromy, że przydałyby się dwa. Musiałem improwizować. Przerzuciłem czekan do lewej ręki i usztywniłem jak tylko się dało palce prawej. Zamierzałem wbijać je w śnieg, by zyskać dodatkowy punkt oparcia. Nerwowo podjąłem spinaczkę. Pokrywa śnieżna wytrzymała. Zaimprowizowany czekan się sprawdził, i niedługo potem, niespodziewanie, znaleźliśmy się na wierzchołku o wielkości kuchennego stołu, trzymając się kurczowo stalowego krzyża, który wystawał z grubej warstwy śniegu. Rozglądaliśmy się, jednocześnie przerażeni i uszczęśliwieni. Ze wszystkich stron góra opadała stromo. Miałem wrażenie, że próbujemy utrzymać równowagę na czubku wieży Eiffla. Chmury odpłynęły i mrok poranka zastąpiło lśniące, białe światło. Wypatrzyłem żółtą kropkę naszego namiotu, stojącego kilkaset metrów niżej. Lodowiec, przez który przeszliśmy poprzedniego dnia, zmierzając do podstawy grani, oglądany z tej wysokości przypominał szereg jasnych bałwanów morskich. Widziałem dziesiątki jeziorek z wytopionego śniegu, które utworzyły się w zagłębieniach między bałwanami i teraz mrugały do mnie w słońcu niczym tarcze. Ich błękit był wprost olśniewający. Na zachód od nas światło wschodzącego słońca zaczynało oblewać ściany gór pasmami szabel. Porywisty wiatr wdzierał się przez szczeliny w ubraniu i napierał na policzki z taką siłą, że straciłem w nich czucie. Spojrzałem na swoje dłonie. Przez całą drogę pod górę miałem na nich cienkie rękawiczki. Gdy wbijałem je w zmarznięty śnieg, zdarłem materiał z czubków trzech palców prawej ręki. Nie czułem ich. Po chwili uświadomiłem sobie z osobliwym spokojem, że nie czuję całej dłoni. Zbliżyłem ją do załzawionych oczu. Koniuszki palców wystawione na działanie lodowatego powietrza przybrały woskowo-żółty kolor i zrobiły się półprzezroczyste jak stary ser. Nie wziąłem zapasowych rękawiczek, ale... Nie miałem czasu, żeby się tym przejmować, ponieważ mokry śnieg, który z ledwością wytrzymał nasz ciężar podczas wspinaczki, zaczął topić się w porannym słońcu. Musieliśmy jak najszybciej ruszyć w dół. Schodziliśmy szybko i sprawnie, dopóki nie dotarliśmy do, jak się wydawało, ostatniej przeszkody. Był to most śnieżny, cienki, zapadnięty fałd śniegu o długości jakichś dziesięciu metrów, wiszący między dwiema skalnymi turniczkami. Wyglądał jak płachta materiału przyczepiona do dwóch palików. Był zbyt wygięty i delikatny, żeby dało się po nim przejść. Nie można go było również okrążyć ani skręcić w tym miejscu w dół. Musieliśmy przejść wzdłuż jego krawędzi tak, jak zrobiliśmy to idąc do góry. Tyle, że teraz istniało jeszcze większe ryzyko, że cała struktura runie pod naszym ciężarem, a my polecimy w dół na lodowiec. Tobi zaczął wykopywać w miękkim śniegu miejsce do siedzenia. Z twojego zachowania wnoszę, że mam iść pierwszy, zgadza się? zapytałem. Tak, nie krępuj się. Opuściłem się na niemal pionową grań, szukając oparcia w śniegu. Lina biegła poziomo między mną i Tobim. Kiedy wbijałem buty w śnieg, ten osypywał się z szumem jak mokry cukier. No i proszę. Stoję na niemal pionowej ścianie, w topniejącym śniegu. Przesuwam się w bok centymetr za centymetrem niczym krab, wyposażony tylko w jeden czekan. Do tego z lekko odmrożonymi trzema palcami. Przeklałem w myślach Morisa hercoga. Potem spojrzałem w dół. Między moimi nogami ziała pustka. Wbiłem raki w śnieg i pod butów uciekła mi wielka, rozmiękła bryła, po czym pomknęła w stronę lodowca, stopniowo się rozpadając. Poczułem mrowienie w pośladkach, które rozeszło się na pachwinę i uda. Chwilę potem całą środkową część mojego ciała opanował brzęczący rój strachu. Przepaść wydawała się bezdenna i złowroga, zupełnie jakby próbowała mnie wchłonąć, wciągnąć w nicość tylko jeden czekan dlaczego nie zabrałem dwóch ponownie wbiłem w śnieg prawą dłoń te z woskowymi palcami żeby znaleźć jakieś oparcie na szczęście nie czułem bólu pełzłem zatem dalej w miarowym rytmie w bicie buta w bicie buta w bicie dłoni w bicie dłoni przekleństwo w bicie buta w bicie buta w bicie dłoni w bicie dłoni przekleństwo oczywiście zeszliśmy z tej góry w przeciwnym razie nie opisywałbym tego zdarzenia a kiedy zsuwaliśmy się na plecakach z położonego niżej stoku ku naszemu namiotowi, krzyczeliśmy z radości i ulgi. Udało nam się wspiąć na szczyt i z niego zejść. Dwie godziny później, siedząc na kamieniu przed namiotem, wpatrywałem się w moje palce z obojętnością wyczerpanego człowieka. Wypogodziło się. Dzień zrobił się ciepły i bezwieczny, a okolice oświetlało precyzyjne, równomierne światło charakterystyczne dla wysokich gór. Dźwięk niósł się daleko w rozrzedzonym powietrzu. A ja słyszałem pobrzękiwanie sprzętu i rozmowy wspinaczy schodzących z Weissmith, jakiś kilometr od nas. Wydawało się, jakby moja prawa dłoń należała do kogoś innego. Niemniej z pewną ulgą zauważyłem, że odmrożenie dotknęło opuszków tylko trzech palców i nie jest głębokie. Kiedy postukałem nimi o kamień, wydały twardy, głuchy odgłos, jak drewno uderzające o metal. Wyjąłem scyzoryk i zacząłem je zastrugiwać. Na płaskiej części szarego kamienia między moimi kolanami urósł stosik drobinek naskórka. Kiedy dotarłem do różowej skóry i zacząłem odczuwać ból przy każdym pociągnięciu noża, spopieliłem stosik obierek pomarańczowym płomieniem zapalniczki. Spłonęły trzaskając. Pozostała po nich woń spalonego mięsa. Trzy wieki temu ryzykowanie życiem, aby wspiąć się na górę, uznano by za bezsprzeczny dowód szaleństwa. Idea dzikiego krajobrazu jako miejsca, które może być z jakiegoś powodu pociągające, właściwie nie istniała. Pejzaż mógł poruszać ortodoksyjną wyobraźnię ludzi żyjących w XVII i na początku XVIII wieku, głównie ze względu na swą żyzność. Łąki, sady, pastwiska, głębokie bruzdy pól uprawnych. To były idealne składniki krajobrazu. Inaczej mówiąc, atrakcyjny był krajobraz ujarzmiony krajobraz, któremu człowiek narzucił swój porządek za pomocą pługa, żywopłotu, rowu. Jeszcze w 1791 roku William Gilpin zauważał, że większość ludzi nie przepada za dzikimi terenami, tylko nieliczni, pisał, nie przedkładają ruchliwych widoków przetworzonych przez człowieka terenów nad najwspanialsze z surowych wytworów natury. Górskie maszywy, najsurowsze wytwory natury, nie tylko opierały się rolnictwu ale wydawały się odpychające z estetycznego punktu widzenia. Panowało poczucie, że ich nieregularne i gargantuiczne kształty kłócą się z naturalnym, duchowym wymiarem umysłu. Uprzejmijsi przedstawiciele XVII stulecia mówili z dezaprobatą o górach jako o pustyniach. Inni piętnowali je i nazywali czyrakami szpecącymi powierzchnię ziemi, brodawkami, torbielami, naroślami, czy nawet za sprawą labialnych grzbietów i waginalnych dolin, sromem natury. Poza tym przebywanie w górach wiązało się z niebezpieczeństwami. Uważano, że lawinę potrafi wywołać nawet kaszlnięcie, stąpnięcie żuka albo muśnięcie skrzydła ptaka przylatującego nisko nad zboczem pokrytym grubą warstwą śniegu. Można było wpaść w błękitne szczęki lodowej szczeliny. Czasami lodowiec po latach wypluwał takiego nieszczęśnika zmiażdżonego i zesztywniałego. W górach można było napotkać boga, półboga lub jakiegoś potwora rozgniewanego tym, że ktoś wkroczył do jego krainy. Góry uważano zwykle za siedziby istot nadnaturalnych i wrogich. W słynnych podróżach Jan z Mandeville opisywał plemię asasynów, które mieszkało na szczytach pasma Elbrus. Przewodził mu tajemniczy stary człowiek z gór. W utopii Tomasa Mora zapoleci, lud dziki, nieokrzesany i zuchwały, mieli zamieszkiwać w górach skalistych. Owszem, góry zapewniały w przeszłości schronienie prześladowanym ludom. Na przykład właśnie w góry uciekł Lot ze swoimi córkami, kiedy uszedł do suaru. Jednak powszechnie uważano je za obszar, którego należy unikać. Panowało przekonanie, że góry należy obchodzić, a w razie konieczności poruszać się ich obrzeżem albo między nimi. Tak musiało postępować wielu kupców, żołnierzy, pielgrzymów i misjonarzy. Lecz pod żadnym pozorem nie można wdrapywać się na ich wierzchołki. Dopiero w drugiej połowie XVIII stulecia ludzie po raz pierwszy zaczęli podróżować w góry nie tylko z konieczności. Wtedy też zaczął formować się spójny pogląd o wspaniałości górskiego krajobrazu. Szczyt Mont Blanc został zdobyty w 1786 roku, a wspinaczka jako sport pojawiła się na dobre w połowie wieku XIX, napędzana pragnieniem dokonywania odkryć naukowych. W tamtych pionierskich latach każdy szanujący się alpinista przynajmniej zmierzyłby na szczycie temperaturę gotującej się wody, choć zrodzona z pewnością z potrzeby doświadczenia piękna. Złożone piękno lodu, światła słonecznego, skał, wysokości, ostrych kątów i powietrza, które John Ruskin nazwał nieskończoną klarownością przestrzeni, niezmąconą prawdziwością wiecznego światła, budziła niekwestionowany zachwyt w ludziach żyjących w drugiej połowie XIX wieku. Góry zaczęły wywierać ogromny, często tragiczny w skutkach wpływ na ludzkie umysły. Oddziaływanie tego osobliwego materhornu na wyobraźnię było w istocie tak wielkie, stwierdzał z Dumą Raskin, pisząc w 1862 roku o swojej ulubionej górze, że nie potrafili mu się oprzeć nawet najznamienitsi filozofowie.